Szczęść Boże, witajcie w kolejnym odcinku naszych rekolekcji po prostu o Bogu. Dzisiaj nie mogę powiedzieć już wielkopostnych, bo się zaczyna Triduum Paschalne, chociaż jeszcze teraz jak to nagrywam, to jeszcze Wielki Post trwa ostatnie godziny. Dzisiaj Wielki Czwartek, Wielki Czas Triduum, Świętego Triduum Paschalnego. Nasze rekolekcje się nie kończą, bo tak zostały rozplanowane, że będą trwały i w Triduum, i w okresie też Oktawy Bożego Narodzenia, Wielkanocy oczywiście. No i też w czasie niedzieli różnych wielkanocnych, kolejnych, które będą. Tych tematów jest jeszcze całkiem sporo w Jukacie, a akurat tak się zdarzyło, już mówiłem wam już dużo, dużo wcześniej, że tematy dotyczące Triduum Paschalnego w Jukacie dane nam przez papieża Benedykta XVI są akurat w tym czasie, tak się złożyło. Więc witam was na YouTubie, Facebooku, Instagramie i Spotify. Zaczynamy kolejny odcinek. Dzisiaj troszeczkę krótszy, myślę, no bo mamy tylko dwa tematy. Zresztą zobaczymy, trochę już też było przecież odnośnie tego w porannym odcinku przy Jezusie 2 na Wielki Czwartek, więc już trochę ten temat poruszyliśmy. Ale właśnie, co wydarzyło się podczas ostatniej wieczerzy? Takie pytanie nam stawia papież Benedykt i no to odpowiedzmy na nie, zobaczymy, co jako daje odpowiedź. Wieczorem przed swoją męką i śmiercią Jezus umył swoim uczniom nogi, ustanowił Eucharystię i kapłaństwo Nowego Przymierza. Tym jest ostatnia wieczerza. Może najpierw przeczytam do końca, jakiś komentarz potem powiem. Jezus ukazał swoją miłość aż do końca na trzy sposoby. Umył uczniom nogi, pokazał, że wśród nich jest tym, który służy. Symbolicznie uprzedził swoją zbawczą mękę, gdy podając chleb i kielich z winem, powiedział, to jest moje ciało za was wydane. W ten sposób ustanowił świętą Eucharystię, przez to polecił apostołom, czyńcie to na moją pamiątkę, i uczynił ich kapłanami Nowego Przymierza. Bardzo ważne jest to odczytanie Eucharystii też w kontekście umycia nóg i zarazem też konkretnych słów, które są przekazywane nam od 2000 lat na kartach Pisma Świętego i też w liturgii, słowa konsekracji. To pokazanie, że Eucharystia nie tylko jest jakimś rytem, ale też nie tylko jest służbą, nie tylko takimi zewnętrznymi ludzkimi rzeczami, ale też połączeniem tego wszystkiego. Tutaj spotykamy po prostu Chrystusa. Mamy tendencję do tego, żeby jeździć po skrajnościach jako ludzie generalnie. Kościół katolicki to coś, takie miejsce, gdzie my staramy się potrafić jedno i drugie, nie? Spotkać Chrystusa, ale też być wiernym pewnym zasadom, pewnym też rytuałom. Przecież Pascha, którą obchodzili Pan Jezus z Żydami w ogóle podobno w tym roku, też się tak zdarza, że wszystkie wyznania żydowskie też w tym samym czasie obchodzą Paschę, co my w Kościele katolickim. To jest też w ogóle fenomen, że to się tak w tym roku zbiegło z Paschą żydowską też. I właśnie to na podstawie Paschy żydowskiej jest oparte świętowanie Ostatniej Wieczerzy i chleb niekwaszony i również picie wina, tych kielichów, to jest też opisane w Starym Testamencie, tak świętują Żydzi, piją konkretne kielichy na znak właśnie tego przejścia przez Morze Czerwone. No i właśnie też w czasie Paschy Żydowskiej wspominają stworzenie świata, na nowo ustanowienie tego przymierza między Bogiem i ludźmi, ale przede wszystkim też spożywają baranka paschalnego. Tym barankiem paschalnym dla nas jest oczywiście Pan Jezus. W Piśmie Świętym nie ma nic napisanego o tym, że był tam baranek jakiś, bo barankiem był Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Mamy tutaj też dwa cytaty po lewej stronie z Jana, oczywiście Ewangelii według świętego Jana. Tutaj mamy odnośnie umycia nóg. Po umyciu im nóg Jezus nałożył szatę, ponownie zajął miejsce przy stole i zaczął mówić: czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy nazywacie mnie nauczycielem i panem i słusznie mówicie, bo nim jestem. Jeśli więc ja, pan i nauczyciel, umyłem wasze nogi, również i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam przykład, abyście tak postępowali wobec siebie, jak ja postąpiłem względem was. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 13, 12, 15. To gest sługi, gest uniżenia, pokazanie, że skoro nawet sam Bóg, sam Pan Jezus, którego patrzymy na Niego z wielkim podziwem i modlimy się i wielbimy Go, w taki sposób postąpił, to tym bardziej my. Też to takie pokazanie, że te ludzkie sprawy, też takie uniżenie się ludzkie nasze, codzienna służba jest też bardzo ważnym elementem naszej wiary, że to nie jest tylko jakiś dodatek, że nie mamy tylko żyć w takim świecie liturgii, jakichś takich wzniosłych rzeczy tylko i wyłącznie, ale mamy też
potrafić przed drugim człowiekiem paść na kolana i służyć mu. Właśnie nawet w takim czymś, co nie jest do końca pewnie przyjemnym. Jezus wiedział, że nadeszła godzina jego przejścia z tego świata do Ojca, ponieważ umiłował swoich, którzy mieli pozostać na świecie, tę miłość okazał im aż do końca, mówi święty Jan kilka wersetów wcześniej. Paul Claudel powiedział kiedyś pewne słowa, że Bóg nie przyszedł po to, aby usunąć cierpienie. Nie przyszedł nawet po to, aby je wyjaśnić, lecz napełnić swoją obecnością. Ciekawe słowa. Myślę, że potrzeba o tym przypominać sobie, bo czasami myślimy, że cierpienie istnieje i dlaczego tak to z tym wszystkim jest, dlaczego Pan Bóg go nie zabiera. No właśnie, to jest nawet ciekawe, że nawet nie wyjaśnić, ale napełnić swoją obecnością. Po prostu Bóg to wchodzi. Wchodzi taką naszą, no właśnie, naszą codzienność. Pytanie setne pytanie dzisiaj. Zobaczcie, czy w Ogrodzie Oliwnym, bo to też dzisiaj tajemnica dzisiejszego dnia, zobacz, naprawdę się świetnie to zgrało. Czy w Ogrodzie Oliwnym w noc przed swoją śmiercią Jezus rzeczywiście odczuwał strach przed śmiercią? Będziemy się przygotowywać na takie naszą modlitwę wieczorną. Każdy z nas, myślę, że będzie jakoś to przeżywał. Czy rzeczywiście Jezus odczuwał strach? Ponieważ Jezus był i oczywiście dalej jest prawdziwym człowiekiem, w Ogrodzie Oliwnym naprawdę odczuwał lęk przed śmiercią. Można pomyśleć, że jeszcze jako Bóg miał głębsze poznanie tego, co go czeka, więc ta natura ludzka jeszcze mogła mieć głębsze poznanie. Zresztą jest taka wystawa w Krakowie o Łagiewnikach odnośnie Całunu Turyńskiego, bodajże to było tam, nie pamiętam właśnie, czy to jest tutaj, czy podczas wystawy Śladami Jezusa, gdzieś coś w tym było, na pewno było to Męce Pańskiej. Chodziło o to, że jeden z tych właśnie prowadzących, czyli raczej to było w Krakowie, w Łagiewnikach, tam w centrum Jana Pawła II, jest o Całunie Turyńskim i była tam mowa, że Jezus, kiedy modlił się w Ogrodzie Oliwnym, to widział nadchodzących, tak, na pewno to było tam, już pamiętam, to było tam, że Jezus, kiedy modlił się w Ogrodzie Oliwnym, to tak to było umiejscowione, że było widać z Ogrodu Oliwnego bramy miasta, bramy Jerozolimy. I pamiętam, to było takie dla mnie mocno wstrząsające uświadomienie sobie, że Jezus, kiedy modlił się w Ogrójcu, widział światła latarni ludzi wychodzących z Jerozolimy. Widział już tą kohortę, widział tego Judasza, pewnie wiadomo, bez twarzy, ale widział na pewno te pochodnie, które świeciły. Więc wyobraźcie sobie, że za kilkanaście minut wiecie, że to się już stanie, nie? Bo to można powiedzieć, że tak go zastali tak nagle, nie? Ale on, gdyby tam spojrzał, a na pewno widział, bo to w tym momencie takiej też modlitwy i trudnej sytuacji to się widzi bardziej jeszcze wyraziście, musiał widzieć, kiedy oni się zbliżali. Pomyślcie sobie, to uczucie, to świadomość, oni idą, już to się zaraz zacznie, to się naprawdę dzieje, ta modlitwa się już kończy i zaraz to się wszystko rozpocznie, co może widział wewnętrznie. No i dlatego właśnie też Jezus płacił się krwią, to rzeczywiście potwierdza nauka, że coś takiego w chwili wielkiego stresu jest możliwe. Ale naprawdę, to świadomość tego, nigdy o tym nie wiedziałem, nie znałem tej topografii Jerozolimy, to było widać. Z Ogrodu Oliwnego było widać zbliżającą się kohortę, więc Jezus mógł policzyć, za ile minut będą przy Nim. Przerażające. Tymi samymi siłami, które wszyscy posiadamy, Jezus musiał zmagać się, to czytamy dalej w Wykacie, by zaakceptować wewnętrznie wolę Ojca i oddać swoje życie za życie świata. W najtrudniejszej godzinie, opuszczony przez cały świat, a nawet swoich przyjaciół, Jezus walczył z powiedzeniem tak: mój Ojcze, jeśli nie może mi ominąć ten kielich i muszę go wypić, niech się spełni Twoja wola. Opuszczony Jezus, samotny, już najbardziej samotny. Tak jak mówiliśmy to w ostatnich dniach, w homiliach przy Jezusie też, że Jezus był sam, coraz bardziej też niezrozumiany przez swoich bliskich. Tutaj opuszczony nawet przez tych, którzy byli Jego przyjaciółmi, sam modli się w Ogrójcu, doświadcza wielkiego cierpienia. Może ktoś z nas ma takie czasami doświadczenie, może czujecie się czasami samotni, zostawieni przez swoich bliskich, przez wszystkich, wydaje się, cały świat jest przeciwko wam. To Jezus jest z wami również w tym. Tak jak było powiedziane tam wcześniej, że Jezus przyszedł wypełnić te różne nasze smutki, cierpienia. Kochani, dzisiaj was zapraszam do tego, żeby te tajemnice przeżywać. Tutaj nie ma co naprawdę za dużo mówić, bo tak jak katechumeni, którzy mieli być ochrzczeni, nie było im tłumaczone, co będzie ich spotykało. Dopiero po tych wydarzeniach można było to nazwać, jakoś sprecyzować,
co to było. Zostawiono mi taką trochę, żeby można powiedzieć teraz po dzisiejszemu nie spoilerować, dlatego że to trzeba przeżyć, to trzeba wejść w tą tajemnicę. Dopiero wtedy jesteśmy w stanie do końca to wszystko jakoś tak przeżyć najbardziej głęboko, więc tego wam życzę, głęboki przeżyć tam Triduum Paschalnym. Zapraszam na wszystkie transmisje na naszym kanale na Facebooku facebook.com/pokatolicku. Tam będziemy codziennie transmitować, jest też taki plan zrobiony tych wszystkich liturgii, zwłaszcza liturgie te wieczorne i popołudniowe i nocne też, bo to tak w sumie każda jest jedna z wieczorem, jednego po południu, a trzecia w nocy. I oczywiście poranne jutrznie, no i też takie nabożeństwa, które też na naszych rekolekcjach Ruchu Światło-Życie Triduum Paschalnego przeżywamy. Warto zobaczyć też takie ciekawe sposób przeżywania. Może coś odkryjemy dzięki temu głębiej w Triduum. Zapraszam serdecznie. Postaramy się tutaj przygotować wszystko jak najpiękniej, żebyście mogli też głęboko przeżywać to Triduum Paschalnym. Dzięki wam za dzisiaj. Trzymajcie się ciepło, tak jak dzisiaj dociemy troszeczkę wcześniej, po południowych porach go wam puściłem, żeby wieczory były wolne i tak samo będzie na następnych dniach, myślę, że zrobimy, żebyście wieczorem mogli się spokojnie już modlić i być po prostu przy Jezusie. Dzięki za dzisiaj. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Bogiem i pa.